Siema, witam na moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji, zachęcam Cię do kliknięcia dzwoneczka, aby być stale na bieżąco oraz zapraszam do używania moich kodów na stronie Muscle Power, aby zaoszczędzić 10% na całe zakupy suplementacyjne w kraju i za granicą oraz na propeptydy.pl, również z wysyłką za granicę. Zapraszam do oglądania. Siema wszystkim, witam Was w kolejnym już materiale na kanale. Tym razem z nami ponownie na kanale, po raz trzeci chyba, Mike Cieśta. Siemanko. Witam, dzień dobry. Kurz już opadł, emocje opadły. Jak tam, przetworzyłeś to, że jesteś kolejnym zawodnikiem pro? Tak, teraz już zrealizowane wszystko. Chociaż jeszcze muszę powiedzieć, że jestem tak trochę zalatany, bo nie jestem u siebie w domu, tylko w Poznaniu jestem. Więc dopiero wydaje mi się, to wszystko dotrze tak do mnie, jak dojadę do domu, do mojego, znaczy tam gdzie mieszkam, w Niemczech, tak? Bo liczy się to jako dom mój w Polsce tu od 2 lat, ale też tam gdzie pochodzę z tej małej wioski, jak tam dojadę do tej bramy swojej, jak psy zobaczę, jak wejdę do domu, jak się rozpakuję, jak postawię tą kartę gdzieś, żebym mógł ją widzieć w jakąś ramkę. Jak wtedy wszystko tak, jak się prześpię pewnie dzień i tak rano wstanę, to wtedy zrealizuję wszystko, że te całe przygotowania teraz już minęły, że jest po pierwszym pro show, już można tak powiedzieć, i że no, tak dopiero wtedy mi się wydaje, tak dotrze to wszystko do mnie, jak już będzie taki spokój raczej. No, nawet to proszę, nie trzeba wstawać żadnych cudzysłów, bo to są grube zawody, tutaj no nie ma co chyba ukrywać, że będziesz startował teraz na FOLS-ie. Jakby no, to są zawody chyba jedne z pierwszych takie w Europie, które były pro, więc grube zawody i coś co roku są bardzo, bardzo fajnie i obstawiane i też przygotowywane od strony organizacyjnej i to się zawsze fajnie ogląda. Jedyne co to tam czasem z tej sceny czasem różnie to widać, bo te tła są na tych w ogóle pro showach bardzo dziwne i czasem jest tak pstrokato, że ciężko cokolwiek zauważyć, no ale generalnie obsadę masz też grubą, bo tam chłopaki są naprawdę, naprawdę hardkorowe. To jak się czujesz w ogóle wskakując w jakby już z szranki pro, to pogadamy zaraz, a ja bym się cofnąć. Ty mi powiedz, ile tygodni wstecz do momentu, w którym rozpoczynałeś swojego prepa. I chciałbym się dowiedzieć, czy w związku z tym, że no wiedzieliście w ogóle z trenerem, z Łukaszem, że to cel na ten rok jest jeden, karta pro, nie? Czy były jakieś drastyczne zmiany względem poprzednich lat, jeżeli chodzi o kwestię przygotowania się do tych zawodów? Znaczy, to cofając się, no to 15-7 zaczęliśmy prepa, czyli tam wychodzi 15 tygodni chyba, wychodziło wtedy wstecz, teraz już 16 tydzień. Już wtedy był plan w sumie taki, że jedziemy do Polski 23 października i że chcemy tam zawalczyć o kartę pro, że się nam nie uda, że będzie tydzień później możliwości jeszcze raz spróbować. Taki już był stały plan zmiany. No jak już przy ostatnim podcaście to bym opowiadałem, to był taki pierwszy mój teraz off-season, który no tak nie powiem, że 100% się wszystkiego trzymałem, bo bym teraz okłamał, ale któregoś tak trzymałem 90%, że miałem posiłki, że miałem suple wybrane, że treningi wybrane i tak dalej, że się próbowałem tego trzymać, więc zmiana dla mnie była no drastyczna, bo ja... A mam pytanie, czy to 90% wynikało z Twoich takich perypetii zdrowotnych? Bo tam wiadomo, że się zmagałeś z tymi i różnymi po-covidowymi dziadostwami i tak dalej, i poszczepionkowymi. Aha. Czy to wynikało z tego, że po prostu no, nie byłeś przyzwyczajony nigdy do tego, żeby trzymać wszystko tak na 100% zgodnie z rozpiską? Nie, znaczy mi teraz ogólnie chodzi o, jak jeszcze kulturystykę wyprawiałem, tak można powiedzieć, w 2015-16 roku. Po prostu się skupiałem nad moją genetyką, liczyłem na swoją genetykę, o tak można powiedzieć, że po prostu jadłem jakieś tam makro,
aby było dużo białka. Jak się taki plew zaczynał, to wtedy dopiero się trzymałem tam czegoś, ale ogólnie, no teraz pierwszy raz się tak zacząłem trzymać tej całej diety, całych suplementów, całej rutynie, dopiero od współpracy z Łukaszem tak naprawdę. Więc co do tych problemów zdrowotnych, no to już gadaliśmy chyba na ostatnim podcaście, to tam był taki niemiły po prostu przypadek, który mnie wtedy spotkał po tej chyba trzeciej szczepionce, z tego co pamiętam, że nie wiem, czy drugi, czy trzeci raz był szczepiony. W ogóle już to z głową wykasowałem ten dramat, bo naprawdę źle mi szło i od do tej pory mam po prostu, to nie ma nic z tym off-seasonem wspólnego, bo nigdy nie miał problemy z tętnem albo z ciśnieniem. Nawet miałem 140 kilo, a byłem na masie przymasowany, równo gruby, dużo wody miałem w sobie. Tylko miałem wtedy 10 kilo mniej, a nagle, czy tam 15 kilo mniej, a nagle mnie złapało takie ciśnienie, tętno, jakieś tam, po angielsku mówię, anxiety, takie, nie depresja, ale taki lęk w sobie, Tak, że lęk. nie mogłem spać. I no i w ogóle Łukasz mi coś bardzo pomógł, bo zaczęliśmy wtedy mierzyć tętno, mierzyć ciśnienie. I nawet ten lekarz wojskowy wtedy mi nie pomógł, tylko tak naprawdę zawsze mnie uspokajał, że to przejdzie, że to przejdzie, że to przejdzie, a nikt nie wie, jak się człowiek czuje, jak się ma taką w sobie taki niepokój, taki lęk cały czas, jak się nie można spać, ma się tą maskę do spania, bo ja już mam ten CPAP, czyli ten taki nawilżacz z powietrzem, co na twarzy, podczas nocy, gdy śpię, czy tam podczas power napu. No, także to był taki trudny okres i tak naprawdę jestem wdzięczny, że Łukasz mi w tym pomógł, no bo żaden lekarz tu w Niemczech z wojska mi nie pomógł i dopiero zaczęliśmy sami działać, patrzeć, słuchaj, musimy zbić to ciśnienie, musimy to tętno zbić na dół i dopiero jak już zacząłem czuć, że tętno mi schodzi, że ciśnienie mi schodzi, czułem, że tego lęku nie mam w sobie, ciało zaczęło lepiej pracować, nagle siła na siłowni poszła do góry, spałem o wiele lepiej, mogłem usnąć wieczorem i rano wstać bez budzenia się, bez jakichś tam, nie wiem, jakichś lęków, czy tam się bać, że się człowiek rano nie obudzi, czy coś takiego. No i dopiero jak mi Łukasz tym pomógł, to wtedy się taki zaczął fajny okres dopiero, gdzie dostawałem nagle siły na siłowni, przy moich mocnych partiach, na przykład nóg, czy tam plecach, nagle biceps i tricepsy dostały siły, więc cały taki progres tak naprawdę dość późno zaczął gdzieś tam się pokazywać. Wydaje mi się, to było w maju chyba wtedy, co nagrywaliśmy, czy w kwietniu, No, coś gdzieś na pewno takiego. gdzieś początkiem to było, no, na pewno. No, także i dopiero od tej pory się tak bardzo, bardzo fajnie rozkręciło. No i już nie wiadomo, kiedy minęło i był nagle ten 15, 7, po polsku jest lipiec, tak? Tak, no. 15 lipiec i się zaczął mój prep. No powiem ci, że to tak zawsze jest, nie? Że człowiek tylko mi się wydaje, że ma tyle czasu na tym off-seasonie. Stąd ja zawsze mówię wszystkim podopiecznym, że jakby każdy dzień trzeba traktować jak prep. No bo tak naprawdę No. tak zapierdziela, że ci się wydaje, że masz czas, ale tak naprawdę wiesz, tydzień za tygodniem i tak naprawdę koniec, nie? Już jest czas na robienie formy, a tu się okazuje, że niektórzy czasem z ręką na styku się budzą, że jeszcze tak naprawdę dobrze masy nie zaczęli, bo ciężary dalej w miejscu i wszystko w miejscu. Dobra, a teraz powiedz mi, czy jakieś zmiany takie drastyczne w związku z tym, że, bo to nie był twój pierwszy prep z Łukaszem, prawda? Pierwszy. Pierwszy taki całkowicie kompletny. A, no tu też nie masz porównania do końca, ale no, na pewno grubego cięcia chyba nie robiliście, tylko stopniowo, skoro 15 tygodni, dość dużo czasu. Znaczy mogę porównać do 2015, 2016 i do 2021 roku, co Stefana miałem, a mogę powiedzieć, że każdy inny prep był o wiele, wiele, wiele gorszy niż teraz. Więc tak naprawdę teraz się tylko słabo czułem tam do ostatnich 2 czy ostatni tydzień przed zawodami. Ja zawsze tak mam, tak jak teraz widać tu po mojej twarzy, że ten ostatni peak week mnie tak zawsze dobija. Jak tyle muszę pić wody, to mam taki właśnie problem i z gadaniem, i cały czas mi jest gorąco, i każdy krok, i jak mi coś spadnie, to kurde sobie myślę, a zaraz wstanę i tak, bo muszę pewnie iść na toaletę czy gdzieś, nie podniosę teraz tego, czy przepraszam, takie wiesz, no to mnie tak bardziej dołuje, ale
tak, że jakieś tam były, że zero węgli, coś takiego czegoś nie było tak naprawdę, bo teraz przed Pragą tylko miałem 3 dni chyba po 200, 220, 240 węgli, a tak cały czas 300, 350 nawet w peak week. No wiesz, że jesteś ciężkim zawodnikiem, więc u ciebie schodzenie bardzo nisko i wypukiwanie cię nie do końca ma sens, no bo wiesz, inaczej jest, jak się szykuje chłopaka gdzieś tam do Classic Physique czy coś, a inaczej jak jesteś, wiesz, no kawałkunia, nie? No, Później by cię bo załatwić mówię, nie szło. no, chociaż teraz tak samo, wiesz, jakby się patrzyło na innych zawodników, nie wiem, jak naprawdę robią czy nie, ale z tego, co widać na YouTubie, no to w Stanach na przykład te takie ciężkie zawodniki jak, waga ciężka, jak mówię tam na przykład sam Derek albo inni ludzie, no to mają, teraz widziałem 10 tygodni przed Olimpią 300, 350 węgli, nie wiem, jak oni mogą przeżyć taki długi prep z tak mało węglami. Czy to w ogóle jest prawda, czy nie, czy tam wchodzą jeszcze inne sprawy w grę w redukcji, no to nie wiem, ale Ale powiedz mi, jak wysoko trzymałeś tłuszcze? bardzo blisko. Łukasz, to No off-season właśnie, wiesz, i zauważ, jak wygląda amerykański i off-season, i widziałem. amerykański prep. Oni tam być może trzymają, wiesz, te węgle nie jakoś kosmicznie, że masz, nie wiem, 1800 węgli czy coś takiego, ale do tego masz nieraz i po 60, 80, 100 węgli takich dodatkowych dziennie. Bo na przykład mam, nie wiem, 3 razy dziennie wołowinę tłustą na posiłek, do tego łososia na wieczór, jajka rano i tak dalej, więc ja myślę, że kalorycznie to mogło wyglądać podobnie, tylko po prostu tych węglowodanów nie ma tak dużo. No i teraz tutaj trzeba przytoczyć na przykład, wiesz, Debula, nie? Jest, wypadło mi jego nazwisko. Michael de Bull. Tak. Teraz to już nie Classic wiem. Physique? Nie. 212 zmarł 2 lata temu, czy rok temu. Mniej. Luxendo, nie? Nie. No, Debula miał, no, tak nazywali. W każdym razie. A, to by chodzi o George Peterson. Tak, George Peterson, właśnie, nie mogę sobie przypomnieć. No to ja przeglądałem jego prep, to on tam kilka tygodni, nie wiem, 2 tygodnie czy na 3 tygodnie przed zawodami, jadł 40 gramów węglowodanów dziennie, czyli chyba 60 gramów płatków owsianych po treningu, a tak to jak tylko tilapie i 50 gramów szpinaku na posiłek. I to było tyle, nie? Tylko że to, wiesz, to jest taka genetyka, że oni są pełni, nie jedząc w ogóle węglowodanów. Chłop był nabity po prostu, jakbyś go napompował, nie? Pokaż mi jednego czarnego kulturystę, który ma mało węglowodanów i nie jest nabity. No, wiesz, to jest właśnie to. Dlatego też to trzeba patrzeć przez pryzmat tego, że to jest Tak. trochę inna genetyka. No, a co do tych węgli u Dereka, to myślę, że to po prostu kwestia tego, że ma więcej tłuszczu, nie? No ogólnie, wiesz, ja się lepiej czuję, mam tych węgli trochę więcej, mi to tłuszcz jest niepotrzebne, czuję. Nawet jak teraz marzę o tych tłuszczach, można tak powiedzieć, no bo zresztą o wszystkim marzę, czy teraz o bananie, czy tam o jabłku, czy jakiś tam tościk, jakieś pieczywo, ale czuję, jak jaki off-season mamy, mam te tłuszcze podwyższone, gdy więcej sam jadłem tłuszczy, to mi to bardziej przeszkadzało niż pomagało, tak mogę powiedzieć. Ja muszę powiedzieć, że mam zupełnie odwrotnie. Odkąd mam więcej tłuszczu, zdecydowanie lepsza jest klarowność nawet umysłu, lepiej się myśli, zdecydowanie jakby bardziej stabilna jest energia w ciągu dnia. Nawet na prepie, jak się przygotowywałem, to dużo miałem takie, wiesz, nie miałem takich wahań energii, wiesz, o co chodzi, tylko to był taki A ile bardziej tłuszczy stabilny. masz? Wiesz co, nie wiem, bo ja nie mam na makro nic rozpisane, tylko ja mam po prostu plan żywieniowy, czyli No tyle i dobra, ale tyle. tak licząc z głowy. Ciężko powiedzieć, 10, 2 jajka lub 90 gramów wołowiny 10% na, ja mówię po usmażeniu, czyli to będzie jakieś tam 100 gramów, powiedzmy, na śniadanie. Później mam u łososia, to będzie pewnie z 25 gramów tłuszczy. Później mam znowu 30 gramów masła migdałowego przed treningiem, 28 dokładnie, to będzie 15 gramów tłuszczy, to jest ile już? 30-40. Później mam jeszcze raz łososia plus jajko, czyli pewnie z jakieś 15, czyli pewnie 55-60 gramów tłuszczy, samych takich No. dodatkowych, nie? No i patrz, ale jak teraz policzymy rano przed treningiem i wieczorem 3 razy 10 gram, tak jak ja mam, to jest 30 gram i plus jeszcze raz 3 tam czy 4 posiłki, jak mam tłuszczy na przykład z kurczaka, czy tam z wołowiny nawet 5%, powiedzmy zjem 5% wołowinę 3 razy na dzień po 900, razem 900 gram, czyli 9 razy 45 plus, czyli mam też 75 gram tłuszczy.
No tylko, że wiesz, ja do tego Nie? mam jeszcze źródła białka No, dodatkowe, więc rozumiem, z tego też się no. zbiera, nie? Czyli ja myślę, że tak ogólnie, jakby liczyć całościowo, to myślę, że mam około 80, może 90 gramów tłuszczy, coś takiego, może trochę mniej. Dodatkowo. Nie, tak ogólnie, nie? No w Aha. nietreningowym mam trochę więcej, no bo mam mniej węglowodanów i troszkę więcej tych tłuszczy, ale tak, no, do tego, co robiłem wcześniej sam, to jest i tak kosmicznie dużo tłuszczy, Rozumiem, bo ja no. trzymałem naprawdę bardzo nisko. Jak ja robiłem prep sam teraz, to w ogóle nie miałem dodatkowych tłuszczy oprócz omegi Ja widziałem, niektórych że ty dni. gotujesz swoje mięso i to już, jak ja to widziałem, to już... Duszę, no. Ja lubię, jak mięso jest suche. A jak to, ja to widzę i na przykład jeden dzień było niedobrze, to musiałem to przewinąć twoją relacją i normalnie aż mnie zwracało, nie? Czy Nie, przeproszenie, tak? ja smażonego nie lubię. Ja muszę mieć duszone. Tak, każdy jest inny, no widzisz, tak z genetyką, nie? Dobra, teraz wracając do kwestii treningowej. Jak się różnił trening na prepie do masy? Pewnie niczym, ale może masz jakieś porównanie względem tego, jak było u Stefana, bo to mnie też ciekawi, bo wiesz, to jest kwestia tego, że no, Łukasz zdecydowanie preferuje ciężary, nie? Bo to jest, nie ma co mówić, a wydaje mi się, że Stefan trochę bardziej chyba, nie wiem, może mi się wydaje, że bardziej jakieś objętościowe albo takie metody jakieś szedł. Czy pewnie wiesz, że system jest Stefana preferowany, bo gadałeś z nim na podcaście też Tak, 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 kiedyś, tak. no więc tam jedna seria bardzo ciężka, ten drugi back-off, powiedzmy jak objętość też nie jest jakaś ta mała, bo jak masz push-pull nogi u niego, no to tam wychodzi 3-4 ćwiczenia na klatę, dwa czy tam trzy ćwiczenia na barki, już mamy powiedzmy tam 6-7, do tego jeszcze dwa, czy tam trzy na łapy, znaczy na triceps. Masz 10 ćwiczeń tak naprawdę, to też nie jest mało. I powiedzmy po dwa serii robocze, masz 20 serii roboczych takich naprawdę. Ale ja zawsze byłem fanem i wiem, że to po prostu ja muszę też robić coś, co mi sprawia przyjemność. Jak ja jadę na siłownię i ja wiem na przykład, mam rozpisane, nie wiem, incline chest press, potem maszyna chest press i potem wyciskam na barki coś i potem muszę to wycisnąć i to mi już nie pasuje, to mi się już nie podoba, bo ja chcę mieć na przykład zrobioną pierw klatę, dopiero chcę mieć zrobione na przykład barki, a nie wszystko wyciskające na początku, jak Stefan mi pisał. Więc ja już u Stefana sobie zmieniam tak trochę, tak jak mi lepiej pasuje, bo dla mnie to więcej przyjemności mi po prostu sprawia trening. I ja mam tak, że jak mi trening nie sprawia przyjemności, to ja też nie progresuję. Po prostu nie wkład, wiem, że muszę to odpierdzielić za przeproszeniem, ale nie jest tak, że jadę i robię to z pasją. A dla mnie jest kulturystyka bez pasji niczym. To jest dla każdego innego sportowca, nie wiem. No, wiesz, o co chodzi, tak? Nie, no zdecydowanie. Ja lubię na tą siłownię pojechać jak trochę. Zawsze jako głupi przykład biorę akurat nie Ronnie Coleman, ale na przykład takiego Branch Warren, czy tam nawet ten młody Martin Fitzwater, co z nim trenuje. Nawet Nick Walker dobrze trenuje, tak, ale każdy z nich używa dużo ciężaru, dużo serii i dużo ćwiczeń na tą muskulaturę, powiedzmy tam minimum 4, maksymalnie tam 6 ćwiczeń. Także ja wchodziłem, pilnowałem, że zawsze mam jakiś progres albo w sile, że znaczy więcej ciężaru podniosę, albo rep range, czyli więcej powtórzeń, ale po prostu mam taki feeling, tak, że mam, powiedzmy, mam ten sam ciężar, ten sam okres ruchów, ale po prostu lepiej czuję tę muskulaturę i na tym się bardziej skupiam. Więc tak naprawdę Łukasz mi pozwalał mój trening tak ułożyć, że mogę ciężko trenować i nie zawsze 100% prawidłowo, jak w książce pisze, ale na przykład lubię tam zrobić jeden czy tam dwa bardzo ciężkie serie, bardzo, bardzo ciężkie serie, takie, że waham się, ruszam się, że muszę pomóc, że muszę tam kiwnąć, a za to Szarpnąć. takie, tak, szarpnąć, a za to jeszcze na przykład takie dwa back-off, jakby to Stefan powiedział, gdzie bardziej mogę przytrzymać, gdzie mogę bardziej napiąć muskulaturę, ale tak nie do to też o przesady, czy tam jakiś tam drop z tego zrobić, czy cluster, czy coś takiego, po prostu już bardziej tak pod czuciem i z tym zrobię najlepszy progres. Tak jak zrobię na przykład, zawsze mówię jako przykład dobry, rack deadlift, Romanian deadlift albo stick leg deadlift, znasz różnicę, nie? Że Tak, kolana zgięte, kolanie oczywiście. wproście, to lubię na przykład zrobić dwa pierwsze serie stick leg deadlift, że mam prosto te kolana,
A już po tym, jak ciężar dochodzi do 250 kilo, no to muszę je zgiąć i chcę je ciężko czasnąć i chcę odbić o podłogę, żeby tam też była jakaś kontrakcja ciężka, żeby ta muskulatura musiała jednak ciężko zapracować. I z tym najlepiej mi zawsze wchodzi, tak robię najlepszy progres, zawsze na bezpiecznie i tak trenuję, bo ogólnie mam szczęście odpukać, że nie miałem żadnych kontuzji jeszcze nigdy w życiu. I to jest to. Powiem ci, że zdecydowanie. W ogóle im dłużej trenuję, tym bardziej mi się wydaje, że to, jak czujesz się na treningu i jak czujesz, że włożyłeś jakby potencjał, wyciągnąłeś z danego treningu, jest chyba ważniejsze niż nawet kwestia samego progresowania. Bo to, że zostałeś na tym samym ciężarze z tygodnia na tydzień, wcale nie musi oznaczać, że nie zrobiłeś progresu, nie? I to jest taka rzecz, która też trochę tak na świeżo mi do głowy wpadła, bo wcześniej byłem bardzo sfokusowany na tym, żeby właśnie patrzeć tylko na te matematyczne obliczenia, nie? Nie dołożyłeś na papierku, to znaczy, że nie zrobiłeś progresu, No. a to nie do końca tak wygląda. Powiedz mi, jak z kardio, do jakich wartości najwyższych doszedłeś w tym prepie, a jak to wyglądało względem prepu poprzedniego? Z prepem u Stefana miałem maksymalnie kardio 2 razy też na dzień. Rano robiłem 50 minut i po siłowni, też po treningu 30 minut. A teraz u Łukasza cały czas trzymaliśmy 45 minut. Rano, na czoło, albo po treningu. Ja większość w tym prepie robiłem po treningu, bo po prostu musiałem już do pracy wstawać o 4:30, więc i musiałem i kładłem się spać o 22:30, więc nie było dla mnie opcji takiej, że wstanę o 3:30 czy o czwartej będę robił cardio, bo dla mnie jest sen ważniejszy w tym momencie. I więc robiłem po siłowni często cardio. Najwyższy punkt, najwyższy okres cardio zdecydowanie był 2 tygodnie przed startem. Mieliśmy gdzieś jakieś, znaczy ja jestem taki, że Łukasz mi napisze 40 minut i powiedzmy 20 minut, a ja zrobię 45-50 minut i po treningu zamiast 20 to by 30 albo 40, więc zawsze tak można powiedzieć, na cały dzień razem zliczony miał maksymalnie 70, maksymalnie 80 minut cardio. Okay, czyli ogólnie jesteś taką osobą, że raczej potrzebuje więcej tego kardio robić, nie? Ja czuję, że moje ciało potrzebuje cardio i też nie takie cardio jak Łukasz ze mną tak robił, że robiliśmy pierw tylko tą bieżnię na dwójce, czyli Incline. poziom 2, incline, tak? I powiedzmy tam 5,5-6 km na godzinę się szło w tempie. Ale to u mnie definitywnie nie działa. Ja muszę mieć poziom jakiś tam 10 albo maksymalnie 15 albo schody. I ja muszę czuć też przez ten nabiwolol, bo mi po prostu takie mam tętno niskie, że mam tam 90, powiedzmy 96 na cardio, że ja muszę się spocić, musi cieknąć po prostu, żebym spalał. Więc muszę się na tym cardio więcej przyłożyć i wtedy ja normalnie czuję, nie wiem, wiesz, o co chodzi, ale normalnie tak aż dziąsła mnie swędzą, aż tak jakby mnie dusza opuszczała i wtedy czuję, że ciało zaczyna spalać i tracić tłuszcz albo zaczyna po prostu pracować i metabolizm jest wtedy powiększony. Czuję normalnie w zębach, tu tak z tyłu w szczęce, tak jakby mnie coś swędziało, jakby mnie swędziały dziąsła zęby, że okej, teraz w tym momencie zaczynam spalać, poce się i mi kardio wchodzi. Tak, to jeszcze chyba nie miałem, że ci powiem, żeby mnie swędziały dziąsła. Jestem taki uczuciowy bardzo, tak samo czuję, jak jestem nabity, to czuję jako pierwszą pompę, jak napinam i robię posing w latissimus dorsi, w latissimusie, tak tu bardzo, bardzo na górze. Jak czuję, że tu mam napięcie, to i całe napięcie w całym ciele mi pasuje, bo mogę wszystko ponapinać. A jak tu już tego napięcia nie mam, to potrzebuję więcej węgli. To już kiedyś tak było i teraz tak jest i czuję to cały czas. Ale coś w tym jest, wiesz, bo to jest chyba taki dobry pomysł, żeby testować ten mięsień, który tak naprawdę najciężej nabić, bo najszerszy to jest dość cienki mięsień i tak naprawdę rzadko się czuje taką pompę samą od siebie, Tak. nie? Najszerszym. Zazwyczaj trzeba się opompować jakimiś, nie wiem, izolacjami albo czymś takim, nie? Tak. A jak czujesz po prostu, to znaczy, że musisz być mega nabity po prostu. Tak.
Tak, i to po prostu się zgadzało po ostatnich dwóch ładowaniach i tak dalej, czy tam rok temu Stefana, chociaż rok temu Stefana ładowania takie nie było jak teraz, ale No właśnie, opowiedz trochę o ładowaniu, bo to jest chyba rzecz, która interesuje najbardziej ludzi. W ogóle jakoś nie rozumiem, ale kwestia jedzenia, ładowania, dużych ilości węglowodanów, kalorii i tak dalej, to jest rzecz, która przyciąga ludzi jak magnes. To jest tak samo u mnie, jak ja na przykład jestem 4 days out, 4 dni przed zawodami, to ja sobie na przykład lubię włączyć Chris Bumstead czy kogoś innego, to też jest 4 days out. Jestem na rowerze i jestem 3 days out, to sobie włączam kogoś, to jest 3 days out. Takie, nie wiem, Ja też dziwne tak dla mnie to miałem. jest. Ja przez cały prep oglądałem cały kanał Martina Fitzwatera. Cały, od zera do No. początku. Tak samo przyleciałem od Martin Fitzwater, tam od Krzysztofa, ale mniejsza z tym. No, ogólnie u Stefana też miałem dużo węglowodanów, tam mniej 1000, chyba 1100 węglowodanów. W dzień jeden, w dzień drugi trochę mniej. No i w dzień startu tam jakiś tam wafel ryżowy, dżem, miód jakiś tam. No, ale nic szalonego, mało soli, tam 3 gramy chyba w dzień zawodów. Dzień wcześniej 8 gram soli, woda było 8 do 9 litrów. No, a teraz u Łukasza jest o wiele, no, jest całkowicie inny system, bo nabijaliśmy już to ciało węglowodanami 3 dni przed, więc miałem 2 razy po 1500, 1600 węgli i mieliśmy dużo soli, mieliśmy dużo wody jeszcze, więc w dzień przed trochę zmniejszyliśmy, mieliśmy o wiele więcej tłuszczy, czyli tam 100 gram i tam powiedzmy 1000 węgli i ten system po prostu się nam sprawił, bo my w tym roku szliśmy po prostu na samą objętość, czyli jak najwięcej mnie nabić. Nawet jakby, powiedzmy, no teraz jest takie amatorskie myślenie, mi się wydaje, europejskie, takie typowe, a na Niemczech to zauważyłem, że no jak nie jesteś twardy, jak tego i tego nie widać, no to nie jesteś gotowy na scenę. No ale co to mi da być płaskim i twardym, niż na przykład bardziej nabitym i ciut więcej wody na przykład w organizmie mieć, tak? I wtedy być bardzo nabitym i tym punktować. I to się po prostu sprawiło, bo jak są judge, jak są te sędzinie z Ameryki, albo nie z Niemiec, albo nie z Polski, to oni chcą widzieć w Men's Open kolesia, który jest po prostu nawalony. Więc to się sprawdzało, że jedliśmy tam 8 posiłków po 200 węgli, co posiłek sól wchodziła i dużo piliśmy wody i wszystko. Więc na to postawiliśmy i poszło dobrze. No, powiem ci, że teraz w ogóle jest duża rozbieżność między tym, na co patrzą sędziowie, i czasem ciężko jest się wstrzelić, bo tak jak mówisz, w Europie bardziej docięcie, i to jest we wszystkich kategoriach, a najbardziej chyba widoczne w kategoriach żeńskich. A znowuż Stany, to zawsze będzie nabicie, duża taka pękatość i tak dalej, wiesz. Nawet kosztem, tak jak mówisz, tej formy, nie? Bo to wiadomo, że no każdy te pośladki chce mieć nabite maksymalnie, no ale zobacz, jak to wygląda, nawet jak wyglądasz jakieś zawody ze Stanów, czy to wiesz, jakiś tam Texas, czy cokolwiek, to oni te pośladki mają pocięte. To widać, że te prążki są. Tylko tak, za taką delikatną mgiełką, bo są po prostu kurewsko nabici, nie? Więc jakby to nigdy nie będzie takiej ostrej formy, jak masz na przykład w Classic Physique, nie? No to jest po prostu inna kategoria. To tak jakby oczekiwał, wiesz, super, super docięcia w bikini fitness, nie? Nie wiem, że będą miały prążki na nogach, nie? No, nie, no. Za coś takiego to cię w dół ciągną, bo to nie jest ta kategoria, nie? Więc to jest dla mnie też niezrozumiałe, aczkolwiek no ja nie ukrywam, że ja lubię coś tak pomiędzy, tylko że też nie każda sylwetka dobrze wygląda, jak nie jest nabita. Nie ma co się oszukiwać. Tak, jeszcze tym bardziej u mnie jest tak, że jestem wysoki i ja mam duży frame, więc ja muszę jeszcze napakować dużo mięśni, żeby po prostu no, grać w tej wyższej lidze. Więc u mnie jest tak, że każde nabicie, na przykład mieć tam 2 kilo więcej, lepiej wygląda niż mieć te 2 kilo mniej. I tak samo teraz w Pradze będzie nasza taktyka taka sama i wydaje mi się, że na tym. Że będzie tak, no, może będzie ciut lepsza forma tam, bo nie wiem, czy by jeszcze kolor został tanik, czy nie, ale jak teraz miałem najniższą wagę w tym tygodniu, to byłem ciut lepiej docięty, powiedzmy tam, no, może 2, 3, 4, 5% niż tydzień przed Polską. No, to powiem ci, że tam jeszcze światło zazwyczaj jest zajebiste. Może to wyglądać naprawdę, naprawdę kozacko. No, jestem ciekawy. Jeszcze ja kiedyś byłem w Pradze w 2016 roku jako junior, ale to jeszcze było w tej hali sportowej, takiej na ice hockey, w Tipsport Arena, teraz jest Filton Hotel. Nie wiem.
No teraz jest inna lokalizacja, więc no, ciekawy jestem. Tam już fajnie być tam na miejscu backstage z tymi znanymi kulturystami, jak tam, nie wiem, Kryzo, czy no chociaż Właściwie. takich chociaż gwiazd takich większych tam też nie ma, którzy są bardzo znani tam z Czech, tam jest Milan, czy tam Jan Turek i tak dalej, no ale no i tak fajnie, nie? Jest Steve Weinberger jako head judge, więc dwóch czy trzech chyba z Polski, co było, więc zobaczymy też znów na scenie i pokazać się i będą wiedzieli, że o, ten Carto Pro zdobył, od razu startuje, pokazać się. O to chodzi właśnie teraz na razie. No, my taką samą taktykę Sylwia obrała, nie? Że po prostu się wyjść, pokazać i żeby nie było, że po prostu ten przyklepać, że jesteś pro, startujesz pro, nie? No. To jest to. A wiesz co, tak mówisz, kurczę, no ale stanąć z kizankiem na scenie, ja pierdzielę, co? No. Ja muszę powiedzieć, że akurat nie jestem fanem jego. Wiesz, bardziej mi chodzi o jego taką bardziej pozycję medialną, wiesz. To też jest kwestia tego, Tak, że w tak, związku z tym, tak. że on staje na scenie, będzie bardzo duże zainteresowanie na całych social mediach amerykańskich Tak. tymi zawodami. A w związku z tym twoja twarz się przewinie na kanałach takich jak Nick Tragili, jak pewnie Destoppers Bodybuilding, jak pewnie gdzieś tam, wiesz, jest, jak się nazywa ten ziomek, taki, co z Redconem współpracował, no mniejsza. W każdym razie te wszystkie takie, wiesz, najbardziej publicznie Znane, no, dostępne, publiczne, no. znane, wiesz, media, a to też jest bardzo dużo daje, wiesz, no to nie ma co się oszukiwać, nie? Wiesz, no o Wolskim też wspomnieli gdzieś tam bodajże u Włada Biada chyba, wiesz, no to jest zajebista sprawa. Tak, zgadza się. Ja No. chociaż liczę bardziej na prestiż mieć z tego, na przykład pokonać jakichś tam zawodników, którzy są dłużej w Lidze Pro. To jest taki cel, który mam taki mały. A tym bardziej, no tam Enrico, na przykład tego Niemca, to nie pokonam, no bo on tam będzie w top 3 pewnie, ale on myślę, że też Kryzo nie pokona. Ten Enrico Hoffman, co teraz zrobił czwarte miejsce, gdzie on był chyba we Włoszech, w Tsunami Pro, no. Nie wiem nawet, ale No, powiem ci. co był za Mark Hectorem, co powiedzieli, że zasłużyło mu się na drugie czy Aha! trzecie miejsce. No, No, ogólnie myślę, że będzie tam to top Francja dwójka, top była chyba. trójka. Tsunami Cup, to była Francja czy Włochy? Wydaje mi się, że chyba Francja. Mi się wydaje, że no nie wiem, no mniejsza z tym, ale ogólnie mi o to chodzi, że pokonać na przykład takich już bardzo znanych ludzi, nawet jak, nie wiem, no byle kogo, na przykład tam dwóch czy trzech tylko pokonać, będzie dla mnie spoko i fajnie, no bo zawsze to zostanie w głowie, tak jak ty na przykład mówisz, tak? Jeszcze bardziej fajnie było na przykład pokonać Adolfa, który już jest 4 lata na przykład w Lidze Pro, chociaż on ma zarąbiste dwójki, plecy i czwórki, ale no, zobaczymy, jak się uda. Jak się nie uda, no to też jest ok. Ja mam teraz po prostu zero presji. Właściwie o to chodzi, nie? Że tak naprawdę teraz wydaje mi się, że pierwszy start w pro, mogę się mylić oczywiście, bo pro nie jestem absolutnie, ale powinien być tak trochę, wiesz, brany pod przymrużeniem oka. Taka trochę zabawa, bo to jest tak naprawdę, no jesteś świeżak totalny, nie? Wchodzisz na poziom o wiele, wiele wyższy. To jest no, niewyobrażalny przeskok, nie? Zwłaszcza patrząc na kategorię Open, gdzie tam są goście po prostu, no nie wiem, no, przyjdzie ci kiedyś z Samsonem Dowdą, który wniesie na scenę pewnie z 320 funtów, znając jego, no to jest przecież, kurde, no, niesamowite, nie? To jest w ogóle coś niewyobrażalnego, jak człowiek tak myśli, bo wiesz, patrzysz sobie na niego na Instagramie i ci się wydaje, że jest duży. Ale jakby zobaczysz na niego, takiego gościa na żywo, to jest wielkość nie do w ogóle wyobrażenia, nie? Więc wiesz, no ja widziałem Olech Krywika. To jest chłopak z 212. Znam, on był u nas Niski. w MP. Głowę niższy chyba ode mnie. Ja w życiu takiej jakości nie widziałem. Chłop na masie, po prostu skóra cienka jak papier, żyły grubości mojego kciuka. Po prostu no, jak nie człowiek. To coś niesamowitego, nie? Więc wiesz, i teraz wychodzisz ty pierwszy raz i stajesz wśród takich kosmitów, już sam taki fakt, nie? Że to są ludzie, których obserwujesz tyle czasu na Instagramie, gdzieś tam na social mediach, nieosiągalni są w ogóle, wiesz, tak dotykiem, że tak powiem, a teraz stajesz sobie i jedziesz na pro meeting i jak równy z równym stoisz w kolejce po numerek i tak dalej, wiesz, to jest zarąbiste, nie? Że
w ogóle taka możliwość. Dla mnie to jest kosmos. No, z tego się też bardziej cieszę, więc się cieszę po prostu z tego wyjazdu. Cieszę się, że jest już koniec tego prepu i mogę po prostu zacząć progresować dalej, ale też trochę mi jest smutno, no bo to jest takie zakończenie jakby i wiesz, jak to Szybkie. jest. No i wiesz, jak to jest. Ten czas minie, będziesz w domu, znowu będziesz siedział i znowu będzie 1200 węgli na planie i kurde, i siedzisz tak i sobie myślisz, Jezu, znów muszę tyle zjeść. Albo o Jezu, ciało się nie zmienia, albo a tak to z tydzień na tydzień jakaś zmiana kardio, jakieś nowe żyły się pokazują, jakieś prążki, jakieś to, jedziesz na zawody, wracasz, czas leci. No i w sumie to jest taka cała zabawa. Nie, też się cieszę ogólnie, że Łukasz będzie, że będzie jego żona, która też startuje na Olimpii. Też jest mega szczyt, mega fajnie, że ona tam będzie. Dawid Cnota też będzie, który teraz też wygrał u was miesiąc temu kartę pro. Więc ogólnie to jest, cały wyjazd jest dla mnie na plus wyjdzie. Obojętnie, czy jakiś tam prestiż będzie, czy nie będzie. Fakt faktem, że będzie bardzo fajny wyjazd i bardzo z tego cieszę, co by nie było. No ja mówię, że to jest właśnie to pierwszy start z Proto jest taki, żeby się właśnie nacieszyć, trochę się nachapać, bo człowiek jeszcze jest takim fanboyem, nie? Że właśnie tak jak mówię, obserwujesz tych ludzi i ciężko jest stanąć z kimś na scenie, jak stoisz z gościem na scenie, myślisz sobie, ja pierdzielę, ale zarąbiście, nie? Więc tak naprawdę No. nie masz jeszcze takiego fokusu stuprocentowego, ale nikt od ciebie tego nie wymaga, nie? Ale wiesz co, wydaje mi się, że ten off-season będzie zupełnie inny niż te wszystkie dotychczasowe, bo jednak z tyłu głowy masz cały czas, że no musisz zmutować, nie? Musisz zmutować, bo będziesz stawał na scenie z mutantami już teraz, tylko i wyłącznie. Więc albo mutujesz, albo giniesz w cieniu, nie? Więc wydaje mi się, że to jest na tyle motywujące, że ciężko będzie tak po prostu siedzieć w domu i wiesz, taką klasyczną nudę off-seasonową osiągnąć, bo cel jest zbyt wysoko w ogóle postawiony, nie? Tak, ja dla siebie już jak tak sam siedzę, to postanowiłem, że ten off-season nie ma żadnych wymówek, że nie ma, ach, teraz mi się nie chce wstać, albo że teraz nie będzie tego, czy teraz tego, że chcę ten off-season tak, jak to powiedzieć, Wykorzystać. tak wykorzystać, że teraz na przykład miałem, to jest taki mój cel, może to jest nieosiągalne, ale to jest mój cel. Miałem teraz 10 kilo więcej, ponad 10 kilo. Miałem 111 u Stefana przy wadze, przy Weight In. Teraz miałem przy Weight In 122, 121,5, 10 kilo więcej. Nabity miałem 123 kilo, więc tam jest teraz taki następny cel też wagowo oczywiście, no bo u mnie waga jednak się liczy. Ludzie mówią, a waga nie jest taka ważna. Jest ważna. Jak jestem taki wysokim, to jest ważna. Muszę mieć te Oczywiście. 140 kilo off-season i muszę mieć na scenie te 130 kilo. I to jest aktualnie mój następny wielki krok do osiągnięcia, myślę, dla mnie w 2023 roku. Skoro będę tak progresował jak teraz, będę zdrowy i będę oczywiście finansowo mógł to wszystko spełnić, bo to jest też bardzo, nasz sport jest bardzo, bardzo drogi, bym mógł mieć chyba Tak, już tak. dwa mieszkania kupione, plus ten dom, co teraz mam, jeszcze jakieś fajne autko, no ale niestety inwestuję w swoje ciało i myślę, że po prostu kiedyś mi się to, chociaż tego nie robię pod względem finansowym, ale żeby mi się to wszystko zwróciło. Czyli, żeby mógł pomagać innym ludziom, coaching sobie rozbudować, że będę mógł patrzeć w przyszłość, że ten sport jest jednak dla mnie tą drogą, żeby na przykład coś lepszego ze swojego życia zrobić. Więc to jest na wszystko teraz takie motywujące, że jak tylko się pozbieram, będę w domu, że będę się brał za roboty i nie będę po prostu jeszcze raz czekał, tak? Że chcę po prostu teraz dać wszystko na tą jedną kartę przez ostatnie 2 czy 3 lata i zobaczę. Jak mi się nie uda, ja nie chcę być tak jak, już wymieniłem teraz jego imię w niemieckim pro, nie będę teraz mówił kto, który 4 lata jest pro i kurde zrobił 2 występy, gdzieś tam mu się udało top 10 czy coś, tylko tak jak Emir, tak? Wygrał karty pro, potem od razu top 6, tu drugie miejsce, nawet jak zawody nie są dobrze obstawione, to nikogo nie interesuje. Zawody pro, drugie miejsce, drugie miejsce, koniec. Czy będzie ktoś lepszy, czy nie będzie lepszego, no tak jest, nie? I ja po prostu będę musiał swoje życie teraz dopasować do kulturystyki, a nie tak jak wcześniej kulturystykę do swojego życia. Powiedz mi, czy w związku z tym myślisz może o zmianie pracy, właśnie na przykład na coaching taki 100%? Tak, myślę o tym, chociaż jest bardzo, bardzo ciężko, bo social media gra wielką rolę w tym. Ja jestem żołnierzem jeszcze,
ale już w tym roku dla Ciebie postanowiłem, że nie będę przedłużał kontraktu do wojsku, tylko po prostu będę się skupiał, jak mnie już z wojska tam, za 2 lata będę wychodził z wojska, mam taki okres, w którym przez 5 lat będę płacić studia albo szkoły albo i tak dalej. Chcę po prostu iść bardziej na przykład w kierunek pedagogiki, z dziećmi pracować, z młodymi, dorosłymi, którzy byli molestowani, którzy mieli ciężko w domu i tak dalej. Chcę się bardziej nad tym skupić, czyli z pracą z ludźmi, nie tylko coaching, bo dla mnie jest kulturystyka na razie nie to, co mi daje chleb na stół, tak się nas mówi, tylko mi chleb na stół kładzie moja praca jako żołnierz i to jest dla mnie aktualne, żebym sobie mógł ułożyć to życie. Jest dla mnie ważne, plan A zawsze będzie normalnym, mieć pracę, być wykształconym i tym zarabiać kasę. Jak mi się uda po prostu ten coaching i z tą kartą pro i social media i sponsorami jeszcze więcej osiągnąć, to chętnie, tak jak i każdy zresztą też inny, będę tylko żył z kulturystyki i tylko z coachingów, ze sponsoringa. Ale ja jestem człowiek, który by nie mógł na spokojnie zasnąć, wiedzieć, że mam jakieś tam długi, albo że muszę, kurde, patrzeć z dnia na dzień, albo za miesiąc, skąd będę miał pieniądze, żeby ten miesiąc przeżyć. Bo jednak moi rodzice mieszkają u mnie, ja mam trójkę psów na chacie i ja utrzymuję jednak, tak może powiedzieć, na swoich barkach całą rodzinę. Nawet, że mi tam rodzice oczywiście pomagają, bardzo ich kocham i bardzo mi pomagają. Mama mi normalnie niesamowicie pomaga, tak samo i mój tato. Nie wiedział, co bym w ogóle bez nich zrobił, bym wszystko chyba stracił, ale jednak ja jestem tą osobą, która musi mieć obydwa no nogi na podłodze, nie mogę się poślizgnąć, więc będę dopasowywał życie do kulturystyki, ale zawsze będę normalnie jeszcze pracował, dopóki nie będę zarobił ileś tam, jakiejś tam zarąbistej kwoty, że będę mógł, przepraszam, z palcem w dupie żyć. No, wiadomo. Wiesz co, Mike, tego Ci życzę, żeby Ci pykło wszystko w tym kierunku, w którym chciałbyś, żebyś był spełnionym nie tylko zawodnikiem, ale też i trenerem, bo to fajna to jest zajawka, no, nie ma co Tak. ukrywać. Jak startują Twoi zawodnicy, to czasem nawet bardziej się człowiek cieszy, niż jak startujesz sam, co jest dziwne, No. ale czasem tak naprawdę jest. Więc życzę Ci tego. No i co? Życzę Ci, nie będę Ci życzył udanego występu, bo to jest głupie życzenie. Bo Ty już swoje zrobiłeś, formę wniesiesz pewnie stuprocentową lepszą niż wniosłeś do tej pory. Pozowanie masz obcykane i generalnie, A, no posing właśnie, trzeba posing. polepszyć. Jedną rzecz, Posing. którą zauważyłem u Ciebie, jak pozowałeś, bo oglądałem oczywiście streama, to, że w bicepsach przodem musisz odkręcać mocniej te bicepsy. Zauważyłeś to? Ja mam dużo wad. Ja muszę, nogi zapominam napinać, plecami się za bardzo tyłu odchylam przy najszerszych, przy double biceps. Ale Ja, jeżeli ja... chodzi o pozowanie na tych zawodach, to powiem Ci, że byłeś jednym z lepszych, którzy, wydaje mi się, mieli obcykane pozowanie. Wiadomo, że są tacy zawodnicy, którzy startują już dłuższy czas i tą kartę gonią, ale wcale jakoś tak, wiesz, bardzo mocno tutaj bym nie był krytyczny. Jakieś takie drobne rzeczy, no i też kwestia tego, jak dużo pozujesz, bo to też Właśnie widać. wcale. No właśnie, to też widać na scenie później, że nie trzymasz właśnie, tak jak mówisz, ciężko na przykład dopiąć dwójkę, czy utrzymać tą dupę i tak dalej, no bo nie ma tej wytrzymałości mięśniowej wyćwiczonej, nie? No. Zgadza się. Ale co tu, kto tu kogo co uczy, no to w ogóle nie ma co gadać, ale tylko to jest taka rzecz, co mi się zwróciła na O, uwagę, bo ty dziękuję. masz bardzo ładne te bicepsy, w sensie kształtu, a właśnie tak chowałeś je troszkę, miałem wrażenie, nie? I to tak, myślę, tak oglądam i sobie myślę, kurde, jakbym tam był, dar mordę, ale przez ekran nie usłyszysz, nie? No, ja Także. muszę ci powiedzieć, że to jest zawsze fajnie, bo David też był i też tam się dar i mówi do mnie z taką chrypką, i co, słyszałeś mnie? A ja jestem taki skupiony już na głos swojej kobiety, że ja tylko ją słyszałem. Ona wie dokładnie, jak mi powie tyłek, nogi, rozszerz się, albo mi zawsze pomaga i mówi, na przykład jak mam naprawdę najlepszą pozę z wszystkich, mówi, najlepiej, to jest takie podbudujące. I ktoś mi mówi, super Mike, najlepiej, nogi, dupa, wiesz, albo na przykład jak mówisz, łokcie do przodu bardziej, nie do tyłu, tak? To jest zawsze takie fajne, bo wiem, że coś mogę poprawić i wtedy jeszcze sylwetka lepiej wygląda. Więc akurat tam to moja kobieta nie jest taka obcykana z kulturystyką, ale jeśli ja źle pozuję, to na pewno mi to opowie i na pewno mi da znać. No i dobrze, trzeba mieć, wiesz, w swoim narożniku jak najwięcej takich osób, co ci zawsze, wiesz, dobrym słowem gdzieś tam wspomogą. No i Tak. co? Właśnie, wracając do moich życzeń dla Ciebie, to przede wszystkim Ci życzę tego, żebyś po prostu miał zajebisty wyjazd,
zajebiste wspomnienia, Dziękuję. żebyś pozbijał tam piąteczki z tymi wszystkimi prosami również na scenie, żebyś zrobił fotę z Clizo, która cały świat obleci. No i co? I żebyś przede wszystkim później w off-seasonie wszedł jak dzik, szyszki i te 10 kilo kolejne nabudował na kolejny 2023 rok. Dziękuję, bardzo miło i ja jeszcze pozdrawiam tam twoją żonę, narzeczoną, dziewczynę, Żonę. żonę, przepraszam, pozdrawiam tam, bo trzymam też mocno kciuki, widziałem zdjęcia, oglądałem relacje Dziękujemy. tam od was, oglądałem na YouTube tu twoje filmiki, jak wstawiałeś już po zawodach, O Jezus, prawie się więc zabiłem, ale karta jest. O, karta jest. widziałem już na relacji, no. Ja też muszę, ja planuję wszystkie swoje puchary jako junior, które zdobyłem sobie z 12 pucharów, bo zawsze jako junior klasę wygrałem i overall i mamy was 12 pucharów. Chcę postawić wszystko, chcę teraz w dużym pokoju, w stołowym, tak mówiąc, tą kartę pro w ramkę trochę podświetlić, bo jednak mi trochę brakuje, bo na co dzień one leżą w piwnicy, po prostu w kącie, a że teraz ta miłość mi do kulturystyki bardzo wróciła. Chcę mieć to, że chcę rano wstać i chcę widzieć, na co zapracowałem. I no, tak samo jak wy tam może po telewizorze nie będę miał, ale taką ściankę chcę mieć, gdzie właśnie będzie wszystko widać. My się tak często przeprowadzamy, że my za bardzo ekspozycji nie robimy, bo za 2 tygodnie trzeba będzie ją zwijać. Rozumiem. Dobra, jeżeli No. ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej. Zapraszam Was na kanał do Majka, bo od jakiegoś czasu prowadzi sukcesywnie w miarę swojego YouTube'a. Niestety jest po niemiecku. I ja nic nie rozumiem niestety, ale i tak czasem oglądam, zwłaszcza masz bardzo fajny montaż. Sam to montujesz? Nie, mam chyba najlepszego katera, który jest w Niemczech, który robi dla najwięcej znanych kulturystów i sportowców w Niemczech. I akurat mi to mój sponsor opłaca, więc ja tylko wrzucam na Dropboxa, kurde, po 10 godzin dziennie 150 filmików i on mi wszystko montuje. I na razie tylko źle wszystko robię, wszystko nie wychodzi mi. Tak jest na razie feedback, ale próbuję cały czas, bo jestem nowy w tej social media grze, się polepszyć, staram się. Więc jeśli ktoś chce, niech wpadnie. Może kiedyś mi się coś uda zrobić, znaczy nie uda się, tylko na pewno będę miał, można powiedzieć, już z dwoma czy tam z trzema youtuberami. Filmiki już są planowane. Nie będę na razie mówił z kim, bo jeszcze nie jest. Nie, niech Jeszcze nie jest polajkują. piona przy. Niech Jeszcze nie jest. polajkują i niech czekają. Jeszcze nie jest przybita piona, tak jak można powiedzieć, ale już tam są dwa czy tam trzy plany już są. Jeszcze może i w tym roku się uda coś nakręcić fajnego. A Ciebie nadal zapraszam albo do siebie, do Niemiec, albo do Poznania, żebyśmy się mogli spotkać. Poznań kawał kawał, ale damy radę. Coś wymyślimy na pewno. Jak tylko będziesz na troszkę dłużej, to dawaj znać, bo ja bardzo chętnie nawet z Muscle Power tam wpadnę i Albo zrobimy na jakieś połowie kozackie. drodze gdzieś, nie wiem, do jakiegoś większego miasta, wyjazd, pojadę. Zrobimy gdzieś w lesie na No. kłodach. Będziemy koszulki ściągać, będziemy w lesie się spotykać, tak? No. No to ja już jakbym No. koszulkę teraz powoli ściągnął do tego czasu, jak się spotkamy na takim off-seasonie, to by do mnie strzelali jak do dzika. To fajnie. Właśnie, No. jak tam z twoim coachingiem? Mogę tutaj ludziom podlajkować twojego maila, żeby pisali? Tak, śmiało już mi teraz trzech ludzi napisało. Oczywiście po angielsku, po niemiecku, po polsku. U mnie jest taka, co ja lubię, po prostu, co może ludzie nie wiedzą, jest, że ja nie robię mailowy kontakt, tylko WhatsApp kontakt i muszę mieć codziennie jedną wiadomość od osoby, której prowadzę, jak jej dzień wyglądał. Taka jest specjalność u mnie, że ja mam wieczorem zawsze 2 godziny, siadam przy samej komórce i odpisuję i patrzę na same wiadomości od swoich podopiecznych, tam należą tylko 4-5. I chcę mieć codziennie kontakt, musi być codziennie kontakt i dlatego też dużo ludzi nie będę brał w coaching, ale to się teraz jeszcze będzie rozkręcać, gdzieś tak myślę od grudnia będę to wszystko rejestrował jako firma w Niemczech i tak dalej, żeby to wszystko szło legalnie, oczywiście, bo trzeba podatek zapłacić z tego 50%, Niestety. najważniejsze, no, ale ogólnie się teraz będzie rozkręcać i będę się starał o wiele więcej, cały czas się uczę, czy stara szkoła, czy nowa szkoła. Tak. No już trochę wiedzy wiesz, po tych terenach, czy od samego Stefana, czy od Łukasza, wiesz, no to skopalnia wiedzy, więc tak naprawdę, no nic, tylko tak naprawdę
porównywać różnego rodzaju szkoły, patrzeć, co działa, co nie, i dobierać wszystko jakby już podopiecznych indywidualnie. Więc zapraszam Zgadza się. wszystkich w takim razie na dole, w podpisie filmu oczywiście znajdziecie wszelkiego rodzaju kontakty do Majka. Was bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego podcastu lub ewentualnie przesłuchanie, bo wiem, że dużo osób to robi. Specjalnie podgłaśniam tutaj głos nasz, bo ostatnio mi ktoś zwrócił uwagę, że jak się jedzie autem, to nie słychać. Także mam nadzieję, że to docenicie i widzimy się w następnym materiale. Dziękuję bardzo, trzymajcie się i cześć.